I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it, then I'm never going back. Get it, then I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it, then I'm never going back. Get it, then I'm never going back. Going up, going up, going up, going up, going up. Witam w nowym summer vlogu. I dzisiaj oficjalnie mój chłopiec kończy przedszkole. O, będę ryczyć pewnie. Jestem taka szczęśliwa, podekscytowana. O, dzisiaj oficjalnie zaczynamy wakacje. Może Alex jeszcze w przyszłym tygodniu będzie chodził do takiej świetlicy. Oni robią pełno aktywite, pełno zabaw i tak dalej i pójdzie tylko na tydzień, a potem już wakacje. Wakacje! Mój syn idzie w przyszłym roku do szkoły. Poranek nie będzie najbardziej interesującym porankiem na świecie, dlatego że moja mama właśnie do nas przyjechała i zabrała malutką na spacerek, abym ja mogła, co ja mogę robić? Montować. A więc siadam, słuchajcie, do komputera, od 6 rano już pracowałam i teraz z powrotem wracam do pracy, a o 11:20 lecę po Alexa do szkoły, bo dzisiaj po południu mamy dentystę, a więc widzimy się trochę później, ja się zabieram do robotki. Taka babcia to po prostu największy skarb. Mam to? I z ukurzytem. Au revoir! Dziękuję. Kto do ciebie dzwoni? Alo, alo! Alo, alo! No, kto tam o telefonie? Melissa? Melissa, to do ciebie. Do ciebie ktoś dzwoni. No już, proszę. Halo, halo. Halo, halo. Peppa Pig? Co tam robi Peppa Pig? Halo, halo, kochanie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, kochanie? Poczułam u Tagi sobie taką fajną lokówkę i zaraz sobie troszkę przykręcę włosy. Jestem chyba z tych osób, które lubią sobie poprawić mimo wszystko włosy pofryzjerne na swój sposób. Malutka śpi, a ja się zabieram za pranie. Wszystko mam już poskładane, więc jestem zadowolona. Teraz trzeba tylko każdemu roznieść to po pokoju. Po prostu nie cierpię tego. To jest chyba najgorszy proces prania. Roznoszenie tego po całym domu. Dajcie mi znać, czy wy to lubicie. Wątpię. Ala też dodała vloga, więc skończę sobie oglądać i niestety to muszę zrobić. Jedziemy z Aleksem do dentysty, jedziemy wszyscy, żeby mu dotrzymać towarzystwa. Nie dentysta. Żeby dotrzymać mu po prostu towarzystwa, dlatego że nie bardzo chce jechać. Ostatnio trochę go bolało, tak przynajmniej mówił, a więc stwierdziliśmy, że jedziemy wszystko. Jestem ja, Melissa, Alex i Lolo, a więc dotrzymamy mu tego towarzystwa i jedziemy. Skończyliśmy dentystę i jedziemy do domku. Szybciutko dzisiaj poszło. Ale okazało się, że musimy przyjeździć jeszcze w piątek przyszły, ale w sobotę wjeżdża na wakacje, a w piątek jeszcze musimy
a w piątek jeszcze okazało się, że musimy przyjść, żeby założyć ten aparat. Więc trochę się stresuję, mam nadzieję, tak kochanie? Człowiek, on drugi dzień widu, i ty pensais, qu'il avait un fusion dans la main, mais non! Trochę się zamartwiłam, bo boję się, że wiecie, coś go będzie bolało na wakacjach, ale pani mnie zapewniła, że wszystko będzie okej, że nic nie będzie bolało. Zobaczcie, dostałam przepiękny pierścionek od synka, dlatego że mógł wybrać sobie jakiś prezent, za to, że był grzeczny i on zdecydował się, że bierze pierścionek dla mamy. Po prostu w szoku jestem. Przepiękny. Z racji, że są to prezenty dla małych dziewczynek, no to pierścionek wszedł mi tylko na ten palec. 17:15, a my już zastanawiamy, co będziemy jedli dzisiaj wieczorem, dlatego że przed nami jest taki ogromny korek, że będziemy stali tutaj w pewnie z pół godziny, godzina, nie wiadomo ile. Ach, jak był u dentysty? 3, 4, 5. Oh, regarde, c'est trop fort. C'est nous. Très bien, j'étais nickel, hein, j'étais courageux. Tu étais courageux. Maman, regarde, je suis super fort. On va aller faire des dents. Moi non, parce que moi je suis même pas fatiguée. Spontaniczna decyzja, robimy sobie grilla. Mam kurczaka, sałaty, pomidory, mozzarellę, zrobię jakąś fajną sałatkę, a więc robimy dzisiaj grilla. Dawaj, trzymaj. No i mocno. Trzymaj mnie, jak bon. Poczekaj. Brawo! Jeszcze, jeszcze. Dawaj, Melissa. Jedno dziecko i drugie dziecko. Melissa chyba poszła spać. Melissa, śpisz? Śpisz, Melissa? Co ty robisz? Ty poszłaś spać pewnie. Co? Ale masz piękne, czyste spodenki z Zary. No. O Boże, takie czyściutkie. Arek, co robisz? Gato. A o, moi j'aime bien manger un gâteau. Je prends du blé, du sable. Non, c'est du. Melissa, gdzie jesteś? A coucou! A coucou! Elle est toute sale. T'as pas nettoyé la jambe tout à l'heure? Melissa a fait bordel. A coucou! Ouais. What the. Quoi, ça veut dire gris? Melissa? Yeah. Ah. Ok. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves in this spilling in. I wanna dry up but you
just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. Chciałam się z wami pożegnać w dzisiejszym vlogu, bo zauważyłam, że w ogóle jakaś kiepska jestem z tym żegnaniem i wstawiam tylko jakieś takie dziwne bye bye, do widzenia, do jutrajka, futerka, bo po prostu wieczorem zapominam się totalnie z wami pożegnać. Jest 22, wyglądam jakby była w jakimś klubie nocnym, ale po prostu leci jakiś kabaret i jestem padnięta, jestem po prostu wypruta, chciałam powiedzieć, no masakra, masakra, masakra to chyba moje ulubione słowo, dlatego mój syn tak szybko się tego nauczył. Chciałam wam podziękować za oglądanie tego dzisiejszego vloga. Jutro mamy sobotę, jutro teoretycznie ma do nas przyjść prysznic, a więc może coś tam będzie skończone w łazience. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli ten filmik wam się podobał, jeśli sprawiło wam radość, że go obejrzeliście. Zapraszam do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. A jeśli już dawno subskrybujecie, to możecie polecić mój filmik, mój kanał koleżance, koledze z ławki, czy z pracy, czy gdziekolwiek tam chcecie. Będzie mi na pewno bardzo, bardzo miło. Witam wszystkich nowych subskrybentów tutaj bardzo, bardzo serdecznie i do jutra.